dostępne u nas na kanale YouTube. CEO, nagrywanie wystartowało, twoje wydarzenie jest teraz nagrywane. Ja jeszcze tylko czekam na wieści, że jesteśmy także na Facebooku, a tymczasem bardzo serdecznie wszystkich Państwa witamy tutaj w naszym pokoju webinarowym, takim rozciągniętym przez całą Polskę pomiędzy Będzinem, Sopotem i Warszawą. To są uroki tak naprawdę tego, że możemy się tutaj spotykać właśnie online. Kiedy Państwo prowadzą lekcje, to rozumiem, że przynajmniej nie ma aż takiego rozstrzału geograficznego, ale teraz tak naprawdę nawet za granicą byśmy się mogli połączyć, prawda? Cieszyn, super, skąd Państwo jeszcze są? Zobaczmy, bo przecież my jesteśmy tutaj twarzami, tak, ale Państwo są jak najbardziej z nami, też z całej Polski. Siemianowice Śląskie, Józefów, Gdynia, Chełm, Rzeszów, Olsztyn, ohoho. Olęgborek. Oblęgorek. Zdążyłeś przeczytać nawet o Oblęgorek. Holandia, no słuchajcie, no przepraszam, ale to naprawdę dobry wieczór. Inowrocław, i Rawa Mazowiecka, i Kalisz i Piaseczno. To jest czasami na lekcjach też jest rozstrzał, bo uczniowie jeżdżą po świecie. No tak, przecież teraz to nie jest tak naprawdę. Z jednej strony jest problem, a z drugiej strony możemy prowadzić nauczanie online skądkolwiek, prawda? Dobrze. Dobrze. Ja chciałabym wiedzieć, że jest transmisja. W dalszym ciągu nie mogę, nie mam takiej informacji. To chyba dlatego, że dzisiaj bałam się. Tak, jesteśmy i jeszcze coś Kasia do mnie napisała. Pozdrawiamy Kasię Małek, która na Facebooku tutaj pomaga nam transmitować. My natomiast, proszę Państwa, zaczynamy w tej chwili nasze webinarium, jak skutecznie pracować z grupą jako klasą, w którym uczestniczymy tutaj we trójkę: Iza Jaskółka-Turek z Będzina, Paweł Lęcki z Sopotu i Emilia Kędziorek z Warszawy. Witamy Państwa w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest największą organizacją edukacyjną pozarządową w Polsce, taką, która promuje metody nauczania i takie tematy, dzięki którym uczniowie rzeczywiście się angażują w swoją edukację, w świat, w wyzwania współczesnego życia. Organizujemy programy, wiele z tych programów jest bezpłatnych, być może nawet większość, które rozwijają uczniów wszechstronnie, rozwijają ich wiarę we własne możliwości, ich otwartość, krytyczne myślenie, uczą współpracy i odpowiedzialności. Mamy ponad 25 lat doświadczenia, tak naprawdę 27 i cały czas się rozwijamy. Chwalimy się tym, że 20 tysięcy nauczycielek i nauczycieli korzysta z naszego wsparcia, także dyrekcje kilku tysięcy szkół, ale jak słusznie zauważyła wczoraj koleżanka, w rzeczywistości teraz właśnie w dobie zdalnego nauczania i zdalnego łączenia się mamy zasięg znacznie, znacznie większy, bo każde nasze webinarium jest oglądane przez setki ludzi, właśnie takich otwartych webinariów, w jakich Państwo teraz też uczestniczą. Zapraszamy serdecznie do tego, żeby zapoznać się w ogóle z naszą działalnością i z naszą ofertą. Mogą Państwo znaleźć informacje zarówno na naszej bezpośredniej stronie głównej www.co.org.pl. Mogą Państwo znaleźć mnóstwo informacji i artykułów ciekawych na naszym blogu edukacyjnym i wreszcie mogą Państwo znaleźć krótkie informacje, a także zaproszenia na nasze wydarzenia na naszym kanale facebookowym. To jest taki szczególny moment, w którym trwa nabór do wielu programów Centrum Edukacji Obywatelskiej na semestr letni, więc tym bardziej zapraszamy, żeby właśnie teraz wejść na stronę, zapoznać się z tym, co się dzieje. Być może znajdą Państwo także coś dla siebie i dla swoich uczniów. Niezależnie od tego, czy już znają Państwo ofertę CEO, czy jeszcze nie. My natomiast spotykamy się tutaj w ramach projektu Wychowanie to Podstawa.
Być może niektórzy z Państwa już znają ten projekt, być może już uczestniczyli w jakichś webinariach, być może korzystali z naszych materiałów edukacyjnych. Jest to projekt, który jest finansowany ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii z funduszy EOG w ramach programu Edukacja. I projekt dość rozbudowany, bo składający się zarówno ze ścieżki indywidualnej dla pojedynczych nauczycieli, w których wypracowujemy właśnie materiały takie praktyczne do użytku w klasach, zwłaszcza w klasach 4-8. I tym materiałom właśnie towarzyszą webinaria eksperckie, takie jak to dzisiejsze. Dla indywidualnych nauczycieli trwa także w tej chwili kurs internetowy, który wystartował w listopadzie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie uczestników kursu i uczestniczki, które niewątpliwie biorą udział także w tym webinarium. Natomiast niedługo startujemy także z pilotażową ścieżką szkolną, gdzie 10 szkół będzie brało udział w warsztatach, będzie objęte opieką merytoryczną i metodyczną asystentów szkół i będziemy sprawdzać, czy programy profilaktyczno-wychowawcze, które w tych szkołach działają, rzeczywiście są dopasowane do, czy są tylko papierkami, czy są czymś, co rzeczywiście działa. W ramach materiałów dla nauczycieli i nauczycielek opracowujemy 6 zestawów. W tej chwili tak naprawdę wypuszczamy już za moment zestaw 3. Wypuściliśmy już zestaw jak rozwijać własne umiejętności wychowawcze, takie bardzo mocno nastawione na rozwój własny nauczyciela wychowawcy. Także drugi zestaw, jak wspierać uczniów i uczennice w ich poczuciu skuteczności, który jest nastawiony na to, w jaki sposób pracować z pojedynczym uczniem. A teraz właśnie pochylamy się nad tym, jak pracować z całą klasą, jak pracować z grupą. I cieszę się bardzo i wszyscy się tutaj cieszymy, że ten temat właśnie tak Państwa zainteresował, bo rzeczywiście jest tak, że bardzo wielu nauczycieli wychowawców i nauczycielek wychowawczyń w tym właśnie widzi swoją główną rolę, żeby rozwijać klasę jako grupę i chce się dowiedzieć, jak to robić lepiej. Materiałów pewnie można znaleźć sporo, ale zawsze można się jeszcze czegoś ciekawego nauczyć. W tych materiałach w bloku o pracy z całą klasą skupiamy się na 7 tematach. Na budowaniu zespołu klasowego, na wartościach uczniów i wartościach grupy i co się dzieje, jeżeli te wartości są różne, na kwestiach komunikacyjnych, na konflikcie jako zasobie i potencjale, na problematyce dyskryminacji w klasie, budowaniu empatii i współpracy. I właśnie wokół tych tematów będziemy się dzisiaj kręcić, rozmawiając tutaj z moimi prelegentami, chociaż szczególnie skupimy się na 4 zagadnieniach, o których powiem za chwilę, bo już tyle czasu mówię, że jest to czas, żeby przedstawiać moich prelegentów. A mianowicie witam raz jeszcze Izę Jaskółkę-Turek, trenerkę Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także mentorkę właśnie we wspomnianym kursie internetowym Wychowanie to Podstawa, a na co dzień pedagogzkę szkolną, terapeutkę pracującą w Szkole Podstawowej nr 2 w Będzinie. I witam także Pawła Lęckiego, nauczyciela polskiego w drugim liceum ogólnokształcącym w Sopocie, felietonistę, fotografa. Będziemy rozmawiać dziś o tym, jaka jest rola wychowawcy czy wychowawczyni we wspieraniu procesu grupowego w klasie, jak to w ogóle sobie ustawić, tak, co się dzieje poza nami, a co się dzieje dzięki naszemu udziałowi. Będziemy rozmawiać także o tym, jak pracować z konfliktem, jak pracować z różnicą zdań, jak rozmawiać o wartościach i dlaczego w ogóle warto rozmawiać o wartościach, pomimo to, że może być trudno. I wreszcie, jak zapobiegać dyskryminacji w klasie. Jak Państwo widzą, to są zagadnienia osadzone w tych materiałach, któreśmy wypracowali już w tej chwili w ramach programu Wychowanie to Podstawa. I też będę częściowo Państwu te materiały tutaj prezentowała, będę dawała taki przedsmak. Te osoby natomiast, które zapisały się poprzez rejestrację na to webinarium, niezależnie od tego, czy uczestniczą w tej chwili na Click Meetingu, czy na Facebooku, czy też tak naprawdę nie uczestniczą, tylko obejrzą to później, dostaną z czasem
te materiały na, bezpośrednio na swój adres e-mailowy. I proszę Państwa, pierwsza kwestia dotyczy tego właśnie, jak możemy wspierać ten proces grupowy w klasie. Jak możemy i to w dodatku wtedy, kiedy być może jest to szczególnie utrudnione, bo nasi uczniowie, podobnie jak my, są w edukacji zdalnej. Zaczniemy od razu od tego, ja potem pokażę te materiały, to jest też uwaga do moich rozmówców, bo tak jak wspominałam Wam, to z czym ludzie przychodzą czasami do tego programu, to jest właśnie takie pytanie, słuchaj, powiedzcie nam, jak my mamy z tych ludzi, którzy do nas przychodzą, z tych młodych ludzi, zrobić klasę. Ale też tak jak patrzę na to, jakie są opinie, czy jakie są przekonania niektórych nauczycieli, wychowawców, to jest takie, że ja w ogóle na to nie mam wpływu, bo proces wychowawczy, proces grupowy odbywa się sam, prawda? To co ja tu mogę? Przecież ja jako wychowawca nie jestem częścią klasy. I jak wy to widzicie, Pawle, gdybyś mógł zacząć, jak można wspierać proces grupowy w klasie? To znaczy najpierw oczywiście trzeba powiedzieć, że nic nie dzieje się samo i nic nie bierze się z niczego. Żaden zespół, znaczy większość zespołów nie powstanie tak od sobie, oczywiście pewnie istnieją takie przypadki, ale szkoła takim przypadkiem raczej nie jest. Jeśli zespół klasowy powstanie, stworzy się niejako oddolnie, to najczęściej będzie to zespół podzielony, rozbity na poszczególne grupki wzajemnych znajomości. Tutaj właśnie widzę rolę nauczyciela, wychowawcy, ale tak naprawdę każdego nauczyciela, bo to też bym chciał nadmienić, że ja tak nie do końca lubię ten rozdział między wychowawcą a nauczycielem, tak jakby to było do końca troszeczkę coś innego, tak? Tak naprawdę każdy z nas, który podejmuje ten wysiłek wejścia do klasy i stanięcia przed młodymi ludźmi, jest nie tylko fizykiem, biologiem, nauczycielem języka polskiego, ale jest też wychowawcą. Oczywiście mamy w systemie tą nazwę, prawda, wychowawcy, który nie do końca wiadomo, kim jest, czy jest tylko tą osobą, która rozlicza uczniów z nieobecności, odhacza tam jakieś kratki w librusie, wypełnia jakąś dokumentację, czy jest właśnie kim. Moim zdaniem wychowawca jest kimś w rodzaju moderatora, to znaczy często się mówi, że nauczyciel, taki dobry nauczyciel powinien być kimś w rodzaju przyjaciela ucznia. Ja jestem trochę ostrożny w tym zakresie, bo to ładnie brzmi, ale nie do końca wiadomo, co znaczy. Pamiętajmy, że niezależnie od tego, jaki etap edukacyjny przyjdzie nam uczyć, czy to będą właśnie dzieci w szkole podstawowej, te trochę młodsze, czy te trochę starsze, czy też uczniowie w szkole średniej, zawsze jest jednak pewna granica, również granica wiekowa. Tym samym my siłą rzeczy powinniśmy przyjmować jednak rolę pewnego drogowskazu, tego kogoś, kto towarzyszy w tym niesamowicie ciekawym, fascynującym, ale też trudnym momencie rozwojowym ucznia, który tak naprawdę dopiero się kształtuje. To nie jest takie stanie z boku, to jest jakby aktywne uczestnictwo w tym rozwoju, ale nie na zasadzie właśnie przyjaciela czy rodzaj kumpla, to już jest jakby takie przekroczenie tej granicy, gdzie zaczynamy w tym momencie tracić tak naprawdę taki obiektywny osąd rzeczywistości. Dlatego takie pojęcie moderator, które no, we współczesnej jakby świecie też jakby w ogóle zdalnym, internetowym istnieje bardzo już długo i jest wszystkim znane, właśnie moim zdaniem dość dobrze oddaje sens tego, co powinien robić wychowawca, czyli moderować ten proces. Nie nadzorować, bo to jest znowuż jakby słownictwo z XIX wieku, ale właśnie moderować, wskazywać tam, gdzie dostrzegać te problemy, które gdzieś się dzieją, ale nie od razu je jakby rozwiązywać w tym sensie, że ja jestem tym, który wchodzi, wbiega, robi porządek i już wtedy jest wszystko dobrze. Tak? Rolą nauczyciela, wychowawcy jest też umiejętne przekazanie pewnych kompetencji młodym ludziom. Obojętnie znowuż, czy to są młodzi ludzie, ci najmłodsi, czy ci znowuż trochę starsi, ale musimy też jako wychowawcy zrozumieć, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić, ci młodzi ludzie mają już pewne swoje doświadczenia, mają swoje sposoby i my musimy jakby przy tych sposobach też się znaleźć, umieć je określić, wspomóc jakby w tych procesach, które tych młodych ludzi dotykają. Także myślę, że tak ogólnie rzecz ujmując, to jest właśnie jakby sposób na to, żeby spróbować w ogóle zdefiniować, kim tak naprawdę jest wychowawca. Bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałeś, bo zauważyłam, że coś takiego, co jest mi bardzo bliskie, taką czujność nauczyciela, wychowawcy może szczególnie, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, każdy z nas w jakiś sposób jest wychowawcą, czujność na to, co się dzieje, tak? Żeby zauważać i reagować, a nie tworzyć jakieś
sztuczne struktury, które my narzucamy. Czyli rzeczywiście ten proces do pewnego stopnia dzieje się sam pewnie, ale możemy go trochę kanalizować, tak jakbyśmy wyrównywali koryto rzeki. Trochę tak to usłyszałam od ciebie. Tak, ja bym tylko jeszcze dodał, że jakby tą podstawową cechą, którą tutaj, znaczy cechą, wartością, tak a propos tego, co będziemy mówili trochę później, jest kwestia zaufania. To znaczy, jeśli między młodymi ludźmi a wychowawcą nie ma zaufania, to my możemy sobie być czujni, ile chcemy, a i tak nie zobaczymy wszystkiego. Młodzi ludzie mają swoje jakby środowiska, swoje przestrzenie, również internetowe, a teraz jakby wszyscy jesteśmy w tej przestrzeni internetowej. Podejrzewam, że w tej chwili wiemy jeszcze mniej o tych młodych ludziach niż wiedzieliśmy wcześniej, bo kiedyś jeszcze ich obserwowaliśmy w szkole, mogliśmy wyłapać pewne sygnały, które no, były widoczne, po prostu patrzyliśmy i widzieliśmy, że coś się dzieje. W tej chwili tego nie widzimy. Więc w momencie, kiedy tego zaufania nie będzie i ktoś nie przyjdzie i nie powie, że dzieje się taka, a taka sprawa, to sama czujność nie wystarczy. Także jakby do tych wartości gdzieś trzeba dodać właśnie zaufanie, wzajemny szacunek i tą umiejętność jakby korespondowania ze sobą w takim sensie dosłownym i metaforycznym, tak? Czyli tą świadomość, że jeśli uczeń się do nas odzywa, to nie jest, to on nie zostanie, nie wiem, okrzyczany, odsunięty, nikt mu nie powie, że słuchaj, to tam w ogóle nie jest problem, tylko nawet ten najprostszy problem ucznia dla niego może być kolosalny, dla nas oczywiście on będzie w jakiś sposób może i zabawny, ale uczeń nie może się o tym dowiedzieć, uczeń nie może tego poczuć, że my uważamy, że jego problemy są jakieś absurdalne i śmieszne. Mhm. Bardzo Ci dziękuję, bo tutaj podniosłeś ten problem, że właśnie teraz nagle się okazuje, że my mamy zupełnie inny sposób obserwowania grupy. Nie, że, nie mamy. Jeżeli oni nam czegoś nie powiedzą, to my kurczę, autentycznie o tym nie wiemy. Nie wiem, ja na przykład mówię swoim uczniom, bo nie mam teraz klasy wychowawczej. Słuchajcie, pamiętajcie, że możecie do mnie napisać. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że wasza wychowawczyni tam jest, tak? Że jest psycholog szkolny. No i właśnie, Izo, jak to wygląda z twojej perspektywy, z perspektywy pedagoga szkolnego? Jak wychowawca może wspierać, a jaka jest rola chociażby pedagoga czy psychologa szkolnego? To ja powiem tak, że zacznę od tego, że dla mnie integracja to nie jest jakby jednorazowe wydarzenie, to jest jakby rzecz, która się dzieje i którą czasem trzeba zainicjować. Ja mam takie często doświadczenia, że proszą mnie koleżanki czy koledzy, wychowawcy klas, żebym weszła do klasy na zajęcia integracyjne. I ja oczywiście mogę im w tym wspomóc, natomiast zawsze proszę o to, żeby oni też w tym uczestniczyli, żeby się angażowali też w te aktywności, żeby po prostu ich wychowankowie, dzieci, młodzież poznała ich od takiej ludzkiej strony, żeby oni się też trochę przed nimi odkryli. Druga sprawa to jest taka, że to jest tak naprawdę bardzo ważna sprawa, w jakim zespole są młodzi ludzie, bo to jest jakby wstęp do ich takiego pierwszego doświadczenia życiowego. Jeśli damy im możliwość i zrobimy co możemy, żeby ten zespół klasowy był fajnym zespołem, żeby oni się tam poczuli dobrze, żeby mieli swoje miejsce, mieli poczucie akceptacji, samorealizacji, to będzie im jakby, wejdą w swoje dalsze życie. Kolejna rzecz to powiem tak, że jak mogę wspierać proces grupowy w mojej klasie? No, mogę wspierać go tak, że go przede wszystkim poznam i zrozumiem, że pewne rzeczy, które się w klasie dzieją, o której trochę więcej powiem mówiąc o konfliktach, czyli na przykład, że naturalną fazą procesu grupowego jest faza ścierania, gdzie pojawiają się konflikty i to po prostu tak jest. I czy to są dzieci w wieku lat 12, czy to są dorośli, to w grupie społecznej po prostu się tak dzieje i ja jako wychowawca powinienem wiedzieć, co wtedy mogę zrobić. Czyli na przykład, że ta faza konfliktu wynika z tego, że w fazie ścierania konflikt wynika z tego, że w tej pierwszej fazie oni się prezentowali, każdy się puszył, pokazywał się od jak najlepszej strony, a teraz się ustala struktura grupy i naturalne jest, że w takiej grupie zawsze znajdą się osoby, które chcą tej grupie przewodzić. Więc co ja mogę zrobić? Mogę przypomnieć o celu, mogę spróbować porozmawiać z nimi o tym, co możemy zrobić, dlaczego
dlaczego fajnie jest być zgraną grupą. Mogę przyjrzeć się, czy ta klasa jest podzielona na małe grupki. Jakby mogę zrobić wiele różnych rzeczy. Tutaj nie mam czasu zbyt dużo, żeby o tym szczegółowo mówić, ale też odsyłam do materiałów z kursu Wychowanie to podstawa i też do narzędziownika wychowawcy klasy, którego też jestem współautorką. Jeszcze chcę powiedzieć na koniec, bo tak patrzę, szybko mówię, bo widzę, że mam jeszcze minutę. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie znalazłam kiedyś takie badania, które zrobiła firma Google, ale konkretnie ich zespół kadr, który te badanie miał odpowiedzieć na pytanie, co wpływa na to, że zespół pracuje efektywnie. I zaskakujące dla nich było to, że to nie jest skład tego zespołu, czyli to, ale także to jest przede wszystkim sposób organizowania pracy tego zespołu i atmosfera w nim panująca. I oni wyodrębnili takich 5 głównych cech efektywnych zespołów. Pierwsze z nich to jest, żeby zespół był efektywny, jego członkowie muszą się czuć bezpiecznie, czyli mówimy o poczuciu bezpieczeństwa. Druga sprawa to jest to, że ludzie muszą mieć poczucie celu, czyli muszą wiedzieć, co będą wspólnie dalej robić. Im bardziej ten cel jest im bliższy, tym im go bardziej zinternalizują, to bardziej się w niego zaangażują. Kolejna rzecz to jest to, że w tym zespole powinna panować dobra atmosfera, czyli po prostu powinno się chcieć być w tym zespole. Kolejna rzecz to jest poczucie niezawodności. To jest to, że rzeczywiście jak się za coś bierzemy, to to zostanie doprowadzone do końca. Ja mam swoje zadanie, ale też inni mnie nie wystawią, też jakby będą robić co do nich należy. I jeszcze jedna rzecz to jest to, żeby w tym zespole ludzie mieli szansę realizować swoje pasje i zainteresowania. Czyli żeby w ogóle odkryć się z tym, co ja umiem, w czym jestem dobry. I to jest według mnie jednak rola wychowawców, rola nauczycieli, pedagogów, psychologów, żeby pracować też, odkrywać w ludziach mocne strony, w swoich wychowankach i też dawać im szansę na tym budować. Żebyśmy troszkę zerwali z tym, co trochę może to jest niepopularne, co powiem, ale wydaje mi się, że w naszym społeczeństwie jest tak, że raczej próbujemy pozbyć się tych swoich słabych stron, zniwelować je, w ogóle pozbyć się ich na dobre. Natomiast mnie jest bliższa taka koncepcja pracy na mocnych stronach każdego. I właściwie tyle mam do powiedzenia. Wielkie dzięki, tak jak wspomniałaś właśnie w naszym kursie internetowym, w naszych materiałach też próbujemy bazować właśnie na tych mocnych stronach uczniów. No dobra, ale właśnie zejdźmy trochę na ziemię i wróćmy jeszcze do tego problemu edukacji zdalnej. Jak widzicie w ogóle w tej chwili możliwość wspierania samego procesu grupowego, integracji tych uczniów, którzy siedzą w tych klateczkach swoich okienek? Co według Was można zrobić? To znaczy, to jest bardzo trudne i podejrzewam, i to też trzeba sobie chyba jasno powiedzieć, że czasami to się wręcz nie uda. To znaczy, w pewnych sytuacjach jesteśmy trochę bezradni, obojętnie jak będziemy bardzo się starali, nie przekroczymy pewnych barier, które przed nami stanęły. Co innego jest oczywiście w klasach starszych, które już się znają, a co innego jest w klasach pierwszych, które się zaczynają poznawać i tam ten proces tak naprawdę w ogóle jest całkowicie zaburzony. Wystarczyło poczytać, co mówili, co pisali nauczyciele, którzy doświadczyli właśnie takiej sytuacji, gdzie uczniowie z klas pierwszych wrócili teraz na chwilę, prawda, krótszą bądź dłuższą do szkół i nie pamiętali w zasadzie nic, nie pamiętali jak się nazywają, znaczy siebie pamiętali, ale nie pamiętali kolegów, bo kompletnie ten początkowy proces, który trwał, on się został zapomniany. Więc trzeba w zasadzie wszystko zaczynać od początku, a że żyjemy w sytuacji niepewności, to możliwe, że za chwilę będzie trzeba ten proces zaczynać po raz trzeci. A utrzymanie jakby tej integracji w toku edukacji zdalnej jest procesem naprawdę trudnym. Oczywiście wystarczy chociażby zastosować tą najprostszą metodę, czyli rozmowę. Można odnieść wrażenie, i o tym niestety często uczniowie mówią, że nauczyciele z nimi tak najzwyczajniej w świecie po prostu nie rozmawiają. Nie rozmawiają o tym, co się dzieje na świecie, nie rozmawiają o pandemii, nie rozmawiają o sytuacji społecznej, czasem nawet też i politycznej. Ponieważ nauczyciele często jakby odsuwają takie tematy bieżące, nawet jest takie trochę powszechne mniemanie, że szkoła powinna uczyć, a nie prowadzić dyskusji na temat świata. To jest w ogóle wszystko postawione na głowie, ponieważ dokładnie jest na odwrót. To znaczy mówienie o świecie, mówienie o rzeczywistości służy tak naprawdę uczeniu się, tak? Czyli poznawaniu rzeczywistości, jakichś różnych jej odcień. Jeśli teraz w tej sytuacji pandemii jakby koncentrujemy się na tym, żeby realizować podstawę programową,
to nie jest dobrze, bo tutaj jakby podstawowa funkcja to jest jakby właśnie ta próba bycia z tymi ludźmi, którzy naprawdę często, nie wszyscy, ale często są w sytuacjach naprawdę lękowych, naprawdę ten nastrój jest bardzo obniżony. Często mówią o takim poczuciu kompletnej bezsensowności. Nawet nie chce się wyjść na spacer, ponieważ ten spacer donikąd nie prowadzi. Nie można pójść do kina, nie można pójść do, nie wiem, Starbucksa i kupić sobie tego kubeczka tej kawy. To brzmi oczywiście jak problemy pierwszego świata, ale wbrew pozorom wcale tak nie jest, ponieważ to chodziło o konkretne cele. Jedną z tych rzeczy, o której tutaj Iza mówiła, właśnie to też była celowość działania, prawda? Czyli robimy coś po coś, tak? Polska szkoła w ogóle ma z tym problem, bo nie wie po co coś, cokolwiek robi. Natomiast młodzi ludzie teraz, jakby zostawieni w takiej pustce, zresztą my też tak naprawdę, nie mają tej motywacji, żeby coś zrobić. I tutaj jedyne, co możemy jakby próbować, to oczywiście jakby to podsycać i kreować jakby te potrzeby młodych ludzi, tak? Czyli wskazywać, że jednak są pewne rozwiązania, gdzie można się udać, gdzie można gdzieś pójść, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz moim zdaniem, bo to wynika z tego, o czym powiedzieliśmy, że my nie widzimy pewnych procesów, które się dzieją w obrębie zespołu, ponieważ go nie widzimy, dosłownie nie widzimy, tak? A jak nam się uda zobaczyć na kamerkach, to w zasadzie jest wielkie święto i wtedy jesteśmy szczęśliwi, że w ogóle ich zobaczyliśmy. Natomiast tutaj by wypadało też czasami zastosować trochę takie anonimizujące narzędzia, żeby spróbować poznać nastroje w grupie, które może często będą niewyrażone wprost, ponieważ ludzie się krępują, wstydzą, nie chcą. Tutaj naprawdę potrzeba sporego zaufania, żeby uczeń wprost usiadł i powiedział, że czuje się fatalnie, on w zasadzie nie wie już, co ma robić. No to już jest jakaś tam tak naprawdę relacja osobowa też, tak? Natomiast jeśli użyjemy narzędzi anonimizujących, chociażby zaczynając od najprostszych dokumentów Google, albo choćby od najprostszego narzędzia, takim jak jest Mentimeter, który służy najczęściej do konferencji, ale tutaj może służyć tak naprawdę do poznania nastroju. Mentimeter pozwala jakby poznać bardzo szybko to, jak młodzi ludzie się czują. I wtedy można wyłapać sytuację, że kurczę, coś jest naprawdę bardzo źle. Nie należy tu się obawiać tego, że uczniowie wpiszą tam brzydkie słowa, bo są anonimowi, że wkleją jakieś głupie zdjęcie. Nawet jak wkleją i napiszą to brzydkie słowo, świat się nie zawali, wulkany nie wybuchną, nic się nie stanie. A my obok tych brzydkich słów poznamy, bo to się bardzo szybko kończy, tak? 5 minut jakiejś głupiej zabawy i jak się ustali pewne zasady, reguły, to w którymś momencie uczniowie zaczynają się do nich stosować. Natomiast wśród tych nawet zabawnych zdjęć my możemy wyłapać anonimowe sygnały, że jest jakiś problem, problem w zespole, problem indywidualny. Warto stosować narzędzia nie tylko do edukacji, ale również do tego, co nazywamy procesem wychowawczym. To ja, jeśli mogę, to też dodam, że ja jakby też zejdę na taki poziom już narzędziowy. Dla mnie taką rzeczą, która mi bardzo pomaga, to jest bardzo prosta rzecz, to jest takie zdjęcia właściwie gumowych kaczek w różnych nastrojach. Jak się dzisiaj czujesz w skali gumowej kaczki, jak się dzisiaj czujesz w skali kota, owcy, psa, jak sobie wpiszecie w Google grafika, jak się dzisiaj czujesz w skali, to wyjdą wam różne rzeczy, inne, jedne fajne, fajniejsze dla mniejszych dzieci, inne fajniejsze dla starszych, inne niefajne w ogóle dla dzieci i młodzieży, a bardziej fajne może dla dorosłych. Natomiast ja to próbowałam i w pracy z małymi grupami, czyli z takimi, ja pracuję na zajęciach specjalistycznych z grupami 5, maksymalnie 10 osób, ale też pracowałam z klasami i oni wszyscy naprawdę, im to wszystkim się podoba. I teraz jak ja widzę, że ta kaczka prawie już tonie, ja widzę, że oni w większości już toną, to ja wiem, co ja mogę z tym zrobić. Poza tym taka też prosta technika Meryla Harmina, co miłego, co dobrego. Ja tak zaczynam zajęcia stacjonarne i zajęcia zdalne i oni wtedy też mówią, ja ich trochę ogniskuję na tym, żeby poszukali jakiejś jednej miłej rzeczy, ale też pozwalam im mówić o tym, co jest trudne. I oni naprawdę mówią o tym, co jest trudne i bardzo mnie pilnują, żeby był ten czas na to, żeby mówić. I absolutnie zgadzam się z tobą, Paweł, jak mówisz, że teraz jakby ta podstawa programowa, może to niepopularne, ale ja tak też myślę, że to jest jakby sprawa, no niestety, chyba drugorzędna. Ja widzę, że rozmawiam z różnymi nauczycielami, rozmawiam z dziećmi i widzę, że ten spadek nastroju jest widoczny, naprawdę jest widoczny. Mam znajomych psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów i mówią, jak dużo w tej chwili młodych ludzi do nich trafia. Także moim zdaniem rozmowa, diagnozowanie tego naprawdę za pomocą właśnie rozmowy, prostych takich narzędzi i to jeśli wiemy, to potem możemy coś z tym zrobić. Tak, ja myślę, że to jest też właśnie o usłyszeniu ich, o tym, żeby wiedzieli, że my chcemy ich słuchać, bo wiesz, Izo, ja też mam mnóstwo znajomych psychoterapeutów, mówię z perspektywy Warszawy, gdzie niby ten
temat powinien być zadbany, ale te moje koleżanki psychoterapeutki zajmujące się dziećmi i młodzieżą, one już nie mają terminów, prywatnych terminów nie mają, bo są w tej chwili tak obłożone. Tutaj ja tylko odwołam się do tego, co napisała Agata na czacie, uczę się ciągle pozostawiać uczniom przestrzeń, zamknąć, by im usłyszeć, tak? Jakby mniej nas, dać się więcej przestrzeni uczniom. Ja absolutnie to wspieram. Wielkie dzięki. W naszych materiałach są na przykład tego typu propozycje dotyczące budowania klasy. Nie tylko podczas godzin wychowawczych, bo nieustannie podkreślamy tutaj w tej narracji Centrum Edukacji Obywatelskiej, zwłaszcza właśnie w programie Wychowanie to Podstawa, że wychowanie nie odbywa się tylko i wyłącznie na godzinach wychowawczych, a może właśnie tam najmniej. Żeby na przykład świętować, podsumowywać to, co się zadziało. I znowu, nawet w edukacji zdalnej, kiedy rozmawiamy, kiedy podsumowujemy jakieś fragmenty naszego wspólnego życia, czy to właśnie wychowawczego, czy to takiego na lekcjach, można zawsze właśnie stworzyć taką małą imprezę na tych Teamsach czy na Zoomie po to, żeby i porozmawiać z grupą, jak chcą świętować to, co się wydarzyło. I też wzmacniać właśnie jakieś chociażby mikrosukcesy, to też o czym mówicie, skoro jest tak trudno, tak, to żeby zauważać to, co jednak się dzieje dobrego, bo to też jest kwestia funkcjonowania mózgu, że musimy czasami przekierowywać świadomie uwagę na to, co jest pozytywnego, żeby w ogóle mózg się nauczył to dostrzegać. Tutaj dziękujemy też za wypowiedzi na czacie. Pani Małgorzata pisze, że staram się proponować różne wyzwania, na przykład przed świętami. Na mojej lekcji uczniowie mieli świątecznie przystroić swój pokój, no właśnie, który można było potem zobaczyć, rozumiem. Ja oczywiście też dekorowałam swój gabinet. Myślę, że takie wspólne akcje, w których nauczyciel też bierze udział, też są ważne, tak, żebyśmy się tak nie odcinali, zwłaszcza teraz, kiedy się wszyscy jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. I tutaj Gosia też pisze, że zawsze pyta uczniów na początku lekcji, co u nich, co ciekawego robili. Szczególnie w czwartej klasie szkoły podstawowej chętnie mówią, ale im starsi, tym gorzej to wychodzi. Ja myślę, że to też trzeba się na to nastawić, tak? To jest pewna specyfika wieku. Pani Gosiu, ja tutaj polecam, przepraszam, Emilko, że weszłam ci w słowo, dla tych starszych uczniów, bo przepracowałam to, oni rzeczywiście mniej chętnie chcą mówić. Spróbuj, jak się dzisiaj czujesz w skali gumowej kaczki. Od 1 do 9 piszą ci cyfrę na czacie, to robią. Nie muszą wtedy się zgłaszać, wystarczy, że napiszą numerek. Dzięki. No dobrze. Myślę, że edukacja zdalna ma też to do siebie, że umkną nam, gdzieś zostaną zasypane konflikty. Ale porozmawiajmy najpierw o konflikcie w ogóle w grupie, w ogóle w klasie, nawet takiej stacjonarnej. Wiele osób ma tendencję do unikania konfliktów, nie tylko w znaczeniu wchodzenia w konflikty, ale też zauważania tych konfliktów w klasie, czy wtrącania się, nazwijmy to w ten sposób, konflikty w klasie. Natomiast czym tak naprawdę jest konflikt i jak można z nim pracować? Izo? No dla mnie konflikt jest naturalnym elementem życia i jakby udawanie, że jest cudownie i konfliktów nie ma, dla mnie to jest jakaś sztuczna sytuacja, więc czy w związku, czy w rodzinie, czy w klasie te konflikty się pojawiają. Powiem więcej, że mówiłam chwilkę temu, że w fazie ścierania naturalnie te konflikty się pojawiają, bo wtedy ustala się struktura, hierarchia klasowa i te konflikty pojawiają się co jakiś czas. One mogą jakby dotyczyć różnych osób, mogą być między uczniami, mogą być między uczniem a nauczycielem, ale przecież pojawiają się też konflikty między nauczycielami, nie udawajmy, że tak się nie dzieje. I jeśli on jest naturalny, no to jeśli ja przyjmuję, że on jest naturalny, to też i że naturalnie jest, że uczniowie się ze sobą konfliktują, to oczywiście jest tak, że no fajnie byłoby, żeby ten konflikt rozwiązać, ale jakby jak to zrobić? No, ja myślę, że zrobić to tak, żeby nie.
popsuć atmosfery, to pierwsze wanie to rozwiązanie konfliktu. Ja mogę podzielić się sposobem, który ja stosuję w swojej pracy i on mi się sprawdza i on jest, wiele osób go zna, to jest konstruktywna rozmowa o konflikcie Thomasa Gordona z książki Wychowanie bez porażek i on ma, ta metoda zakłada kilka rzeczy. Jedna rzecz, która dla mnie jest kluczowa, to jest to, że on ta metoda zakłada, że nie ma przegranych, że obie strony wychodzą z twarzą. Moim zdaniem to jest kluczowe. Druga sprawa, która mi bardzo pasuje w tym, to jest to, że dbamy o swoje potrzeby, ale dajemy też dojść do głosu potrzebom drugiej strony, czyli trochę tak jak w porozumieniu bez przemocy. Ta idea jest mi też bardzo bliska. Żeby to się udało, to musi być dobra komunikacja w zespole. Musi być, obie strony muszą jasno komunikować swoje potrzeby, ale z poszanowaniem granic drugiej osoby i muszą jakby dać sobie taką zgodę i takie przyzwolenie, że moje potrzeby są ważne, twoje są równie ważne jak moje. I teraz ona ma, ta metoda ma kilka kroków, ja bardzo krótko o nich powiem. Nauczyciel to, tak jak powiedział ładnie Paweł, jest tutaj takim moderatorem, mentorem, no właściwie taką osobą, takim asystentem uczniów, dba o proces, nie wtrąca się na tyle, na ile to jest możliwe. Najpierw uczniowie definiują, o co chodzi, tak? Co jest konfliktem w ogóle. To jest może takie, nam się wydaje, bez sensu, ale czasami jedna i druga strona trochę inaczej widzą tak naprawdę to, co jest konfliktem między nimi. Potem robimy taką burzę mózgów, my to moderujemy, a oni zbierają różne propozycje rozwiązań. Dbamy o to, żeby wszystkie skonfliktowane strony mogły swoje rozwiązanie zgłosić. Czasem oni naciskają, żeby nauczyciel też podał, to znaczy na przykład w tej sytuacji, w której ja w tym uczestniczę też, w rozwiązywaniu tego konfliktu ja, więc ja bardzo się tego wystrzegam, ale jak już muszę, to podaję naprawdę na końcu. I ważne tutaj jest to, że w ogóle nie oceniamy. Tutaj jakby jest burza mózgów, czyli tak jak w burzy mózgów te rozwiązania się pojawiają, fajnie jak je spisujemy. No i potem następuje podjęcie decyzji. Ta decyzja jest podejmowana nie większością głosów, tylko ta decyzja jest podejmowana w taki sposób, że to jest konsensus, że wszystkie strony się na to zgadzają. No potem realizujemy ten plan, ale też nie przywiązujemy się do tego bardzo, tak bardzo ściśle, ponieważ może okazać się, że trzeba poddać ten sposób pewnej modyfikacji, no a potem jest jakaś ocena skuteczności. Ja to tak bardzo powiedziałabym teoretycznie, ale jak sobie wejdziecie, znajdziecie sobie to w tej książce Wychowanie bez porażek, to wtedy naprawdę sobie to wtedy możecie to jeszcze lepiej zrozumieć. Ja to bardzo polecam, ponieważ to naprawdę działa. A odnosząc się jeszcze do edukacji zdalnej, powiem tak, że no tutaj pojawiają się też konflikty między uczniami i ja tutaj mam większy z tym kłopot, ponieważ czasem w ogóle nie wiem, że te konflikty się pojawiają, ponieważ oni sobie te konflikty rozwiązują gdzieś tam na boku. No to są takie nawet bardzo prozaiczne sytuacje. Dzisiaj mi powiedziała uczennica, że no teraz jest taka nowa opcja w Teamsach, Paweł mi o niej powiedział całkiem niedawno, że można, tak jak na Zoomie, że można podzielić uczniów na pokoje. No i właśnie teraz nauczyciele chyba zaczynają bardziej dzielić uczniów na pokoje, pracować w grupach. Jak nie ma jasnych zasad, to tam uczniowie sobie robią różne niefajne rzeczy, typu na przykład się wyrzucają, wyłączają sobie dźwięk, mówią sobie niemiłe rzeczy. I no warto jest też, żeby jakby też dbać o to, żeby jeśli pracujemy w taki sposób, to też ustalić z uczniami, na jakich to się dzieje zasadach. Dziękuję. Mhm. Dzięki, wiesz, bo tak kiedy cię słuchałam, to sobie pomyślałam, że po pierwsze, takie podejście do konfliktu jest tak naprawdę rozwojowe, to bardzo dla uczniów. I druga rzecz, o której sobie pomyślałam właśnie w kontekście edukacji zdalnej, że no owszem, może trochę po ptokach, ale to można zaplanować na przyszłość, że właśnie jeżeli będziemy modelowali sposób rozwiązywania konfliktów i nie wchodzili w to z butami, tak? Nie kazali im przeprosić się i podać sobie rękę, bo nauczymy ich rozwiązywać te konflikty samodzielnie, to jest większa szansa, nie mówię, że na pewno tak się zadzieje, ale jest większa szansa, że kiedy ich zostawimy samych, chociażby w edukacji zdalnej, to oni będą już po prostu mieli te umiejętności, przecież w końcu cały czas mówimy o tym, że szkoła ma uczyć umiejętności życiowych, a przynajmniej tak sobie marzymy, prawda?
Paweł, jak to wygląda z Twojej strony? No właśnie, a propos tego, co powiedziała Iza, bo to jest moim zdaniem w ogóle istota rzeczy, nie tylko na zdalnej to już w ogóle jest istota, a w normalnej edukacji jest no może mniejsza istotka, ale też szalenie ważna. Czyli to, że my nie widzimy konfliktów, które oni tak naprawdę przeżywają, ponieważ oni nas do nich nie dopuszczają. W edukacji stacjonarnej jesteśmy może w stanie zobaczyć, że gdzieś tam się kłócą, no to będziemy wiedzieli. Teraz nam to może bardzo łatwo umknąć. Ja uważam, że tutaj rozwiązaniem jest trochę rozwiązanie systemowe, które oczywiście na które pewnie nie mamy co liczyć, a wbrew pozorom nie byłoby jakoś bardzo trudne, więc warto pewnie może gdzieś tam myśleć o tym oddolnie. Czyli dwie rzeczy, bo chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest oczywiście mediacja młodzieżowa. Część nauczycieli kończy kursy mediatorów i to jest świetne, ponieważ też jakby pozyskują umiejętności ku temu, które wbrew pozorom wcale nie są oczywiste i nie każdy jest urodzonym mediatorem, chociaż tacy też się gdzieś zdarzają. Natomiast nie myśli się o tym, żeby uczniów wysyłać na kursy mediacji. I to już myślę, że rzeczywiście w szkole średniej to w ogóle powinno być oczywistą oczywistością. Natomiast mam okazję też rozmawiać z uczniami klas siódmych i klas ósmych i tam już są tak naturalni mediatorzy, że gdyby jeszcze otrzymali narzędziownik do tego, żeby sobie z takimi konfliktami radzić, byłoby o wiele prościej. Szkoła powinna jakby dążyć do tego, żeby rzeczywiście nie wszystko załatwiał nauczyciel, bo to nie jest rolą nauczyciela właśnie wejście w konflikt i powiedzenie, że tak jest dobrze, tak jest źle, ty masz rację, a ty nie. No to jest taka jakaś wierszowanka dziecięca i niczego nie rozwiązuje, bo oni najprawdopodobniej w ogóle nie będą przekonani do tego, co się wydarzyło. My nawet zaobserwujemy jakieś pogodzenie się, po czym oni pójdą konfliktować się dalej. Jeśli tam nie będzie rówieśnika, który by umiał właśnie przyjąć na siebie taką rolę właśnie osoby mediującej, to rzeczywiście będzie nam szalenie trudno zawsze, obojętnie, czy będziemy na edukacji stacjonarnej, czy edukacji zdalnej. Dlatego uważam, że powinniśmy coraz głośniej mówić o tej mediacji młodzieżowej, bo są, każda szkoła generuje na każdym poziomie edukacji osoby, które ewidentnie jakby przejawiają tego typu cechy i one z pewnością by skorzystały z takich możliwości, gdyby tylko one zostały im zaoferowane. A druga rzecz, tak krótko, to jakby też systemowe wprowadzenie jednak funkcji tutora. Tutor to jest taka funkcja, która jest nie nauczycielem, nie psychologiem, nie pedagogiem, jest czymś zupełnie innym. To nadal jest nauczyciel, gdzieś tam jakiś, jakikolwiek. To nie ma znaczenia przedmiot, tutaj nie ma jakby nic do rzeczy tak naprawdę ta właściwa edukacja. Są też takie kursy tutorskie dosyć rozbudowane. I tutor jest właśnie takim towarzyszem ucznia, który go nie ocenia. Słucha największej głupoty. Oczywiście, jeśli ta głupota zagraża życiu tego ucznia, to reaguje, żeby było jasne. Natomiast mam na myśli takie typowe dla młodzieży pewne rzeczy, które no jeszcze nie prowadzą bezpośrednio do jakiegoś poważnego zagrożenia, ale nauczyciel trochę będzie oceniał. Psycholog to w ogóle brzmi tak strasznie, bo to nie każdy się zdecyduje do tego psychologa pójść, nawet szkolnego, bo to już trochę jak lekarz, prawda? No coś ze mną chyba jest nie tak, skoro muszę tam pójść. No nadal żyjemy w Polsce, tak? Więc to nie jest jeszcze taka zupełna oczywistość, jakby się mogło wydawać. No co, dyrektor zostaje, wicedyrektor, no gdzie ten uczeń ma pójść, który się trochę boi tych wszystkich pozostałych jakby funkcji. I tam się pojawia właśnie tutor. Tutor, który będzie jakby przyglądał się z tym uczniem jego życiu, nie oceniając, nie śmiejąc się, bądź też nie każąc mu zrobić czegoś. Oczywiście tutor może troszeczkę jakby no podpowiadać w taki jakby delikatny sposób, natomiast przede wszystkim powinien być dorosłą osobą, która pozwala spojrzeć uczniowi na siebie inaczej. I to się świetnie sprawdza w tych konfliktach, ponieważ taki skonfliktowany uczeń z nauczycielem, co jest jednym z większych absurdów polskiej szkoły, ale chyba nie tylko, czyli konflikt uczeń-nauczyciel, to jest nieprawdopodobne. Natomiast to, ten uczeń w tym momencie z drugą osobą dorosłą, nie rodzicem, bo z rodzicami też są różne relacje, nawet te najlepsze w wieku dojrzewania, właśnie takiej gdzieś ósmej, siódmej klasy, później szkoły średniej, są trudne czasami. To najlepszy rodzic wie doskonale o tym, że to nie jest proste. A właśnie ten tutor, dorosły człowiek, który pozwala spojrzeć uczniowi na siebie troszeczkę jakby z boku. I wtedy jak ten uczeń zacznie się oceniać, to już jest okej, bo może ten uczeń w końcu się oceni też krytycznie, bo może faktycznie to on popełnia jakiś błąd, ale to on musi do tego dojść, a nie należy mu powiedzieć, ty robisz błąd. No to co zrobi młody człowiek? Nie, ja nie popełniam żadnego błędu. Takie dwie rzeczy. Ta mediacja młodzieżowa i rozwój tutoringu uważam byłyby takim ważnym elementem edukacyjnym. Wielkie dzięki, bo rzeczywiście tutoring możemy tutaj wpisać właśnie w takie
w takie bezpieczne środowisko, które pozwala po prostu być sobą, tak, a jednocześnie, tak jak powiedziałeś, przyjrzeć się sobie troszeczkę z boku. Dzięki mądremu dorosłemu, który po prostu siedzi i słucha. Mówię po prostu, chociaż chyba w dalszym ciągu nie doceniamy tego, jak dla każdego człowieka, zwłaszcza młodego człowieka, ale naprawdę każdego człowieka, istotne jest to, żeby go najnormalniej w świecie wysłuchać i nie próbować zagadać i nie próbować go oceniać, to o czym powiedziałeś. Wielkie dzięki. Słuchajcie, w naszych materiałach stworzonych w dużej mierze przez Macieja Wojdynę, którego właśnie tutaj też cytuję, są także konkretne też narzędzia, w jaki sposób działać, kiedy konflikt już zaistnieje. Być może ten materiał akurat bardziej się nadaje do pracy stacjonarnej, ale myślę, że dalibyście radę sobie spokojnie z tym, żeby zastosować przynajmniej niektóre elementy także w pracy zdalnej, pod warunkiem oczywiście, że tak jak powiedzieliśmy, pewne w ogóle jakiekolwiek konflikty zauważycie, tak, że one nie zostaną przed wami ukryte. Tak? Tutaj też jest duża rola, jak zwraca uwagę Maciek, żeby najpierw samego siebie uspokoić, tak, żeby z tym spokojem wejść w sytuację konfliktu, bo przecież pamiętajmy o tym, że neurony lustrzane mogą nam od razu odpalić tutaj własną złość. Przyjrzeć się, co się właściwie stało, zapytać o to, co się stało, tak? Dać się wypowiedzieć uczniom i nie szukać właśnie rozwiązań za uczniów, ponieważ jeżeli to zrobimy, to znowu odbierzemy im szansę na to, żeby oni sami się pewnych rzeczy nauczyli, kluczowych rzeczy w życiu. Zapytać, czy oni w ogóle chcą rozwiązywać konflikt, bo może się okaże, że jak nazwali swój problem, to w ogóle tego konfliktu już nie ma. Czy widzą w ogóle różnicę w perspektywie tej drugiej strony, tak? Żeby nie dążyć wszelkimi możliwościami tutaj do zgody, bo to musi być decyzja uczniów, ale żeby też jasno stawiać granice dotyczące tego, na co nie ma zgody w takich społecznych sytuacjach, chociażby na używanie wulgaryzmów, tak, czy szarpanie się, żeby pokazać im, że można to załatwić inaczej. I czy w ogóle warto, czy w ogóle trzeba w tej sytuacji chociażby powiadomić rodziców. Przechodzimy do kwestii wartości, pracy z wartościami. Wielu nauczycieli ma takie poczucie, że o wartościach trudno jest rozmawiać, no bo jak zaczniemy w tym grzebać, to zaraz się właśnie okaże, że są jakieś konflikty wartości, że w ogóle gdzieś zaraz zaczniemy rozmawiać o polityce, czy czymkolwiek, nie daj Boże. W związku z czym są to kwestie trudne. Ale tak naprawdę no, to, co żeśmy, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy tutaj omawiając, jak będziemy, czym się chcemy z Państwem podzielić, to też podkreśliliśmy raz jeszcze to, że przecież nikt nas nie uczy tego, w jaki sposób trudne czasem tematy wychowawcze poruszać. No więc właśnie, jak rozmawiać o wartościach i po co rozmawiać o wartościach, bo ja tutaj od razu założyłam, że należy, tak? Ale być może też warto porozmawiać o tym, czy warto rozmawiać o wartościach. Pawle, ty jesteś polonistą, to tobie to jest łatwo. No, nie wiem, czy mi jest łatwo. Ja uważam, że generalnie i chyba każdy jakby no, to potwierdzi, że my żyjemy jakby w świecie, który jest jednym wielkim konfliktem wartości, tak? No, na tym polega jakby ten cały spór naszej rzeczywistości. Tu teraz ja w tym momencie nie oceniam, kto ma rację, tylko jakby wskazuję na to, że ścieramy się bardzo mocno, tak? Debata społeczna jakby toczy się wokół jakby wartości, którzy jedni uważają, że ich są najlepsze, a drudzy, że ich. Między innymi wynika to właśnie z tego, że nigdy tak naprawdę no, nie uczyliśmy się tak do końca, tak jak powiedziałaś, co to znaczy tak naprawdę w ogóle debata. Debata to nie jest przekrzykiwanie się, to nie jest wrzucanie tylko i wyłącznie swojego zdania i uważanie, że ten, kto ma zdanie inne, to z automatu, obojętnie co on tam mówi, to jest już człowiek kompletnie pozbawiony rozumu. Znaczy, no czasami może tak jest, no ale to jeszcze trzeba do tego dojść. Natomiast tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, teoretycznie poloniście jest łatwiej, ponieważ polonista na każdej swojej lekcji w zasadzie mówi o wartościach, bo mówi o literaturze, sztuce, kulturze, więc w zasadzie każda moja lekcja jest lekcją wychowawczą, tak jakby z automatu, niejako, tak? Ale tak naprawdę każdy nauczyciel
uczy o wartościach, tylko może nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. No bo przecież matematyk, który operuje liczbami, mówi o wartościach statystycznych, mówi o wartości pieniądza, mówi o wartości ekonomii. Podobnie fizyk, chemik, każdy nauczyciel WF-u, który mówi o wartości jakby ciała, szacunku do tego ciała, sprawności, przecież to wszystko się łączy z wartościami. Wartości to nie tylko Bóg, honor, ojczyzna w takim rozumieniu metaforycznym, tylko to są wszystkie jakby rzeczy, które są dla nas istotne i czynią nas ludźmi. Dlatego jakby te dyskusje na ich temat powinny odbywać się za każdym razem. A dlaczego warto stawiać ludzi trochę w sytuacji takiej, gdzie muszą na przykład bronić wartości, które nie są ich wartościami? Tutaj uważam, że jednym z najlepszych rozwiązań do tego jest debata oksfordzka, bo debata oksfordzka, jej specyfika w zasadzie, no to nie jest jakaś taka wielka różnica jak z normalnej, zwykłej debaty, ale w tej debacie no, dana grupa może wylosować ten temat, z którym się kompletnie nie zgadza. Czyli na przykład wartość, która nie jest ich wartością, a jednocześnie muszą zacząć jej bronić przed drużyną przeciwną. I w tym momencie jakby człowiek uczy się wejścia w świat i spojrzenie drugiego człowieka. To nie znaczy, że on się wtedy zdecyduje, że to jednak o, to on ma rację, to ta wartość jest super, do tej pory się myliłem. Nie, on nadal może pozostanie przy swoich wartościach, ale może spróbować zrozumieć w ramach pewnej empatii, o której jeszcze tutaj będziemy mówili, dlaczego w ogóle ten człowiek broni jakiejś wartości, broni jakiegoś systemu wartości, jego zdaniem ważnego. Chociaż dla mnie to na przykład nie jest system istotny, tak? Czyli takie wejście w skórę drugiego człowieka, wejście w inny pogląd może być takim momentem pewnego otrzeźwienia, takiego spojrzenia właśnie bardziej obiektywnego, które pozwoli później po prostu prowadzić debatę. Debata może być ostra, może być jakby sporem, nie należy bać się sporów, które są emocjonalne. Zawsze gdzieś ten pierwiastek emocjonalny się pojawi, ale jeśli nauczymy się te emocje jakby na moment chociaż troszeczkę zmniejszać, a dyskutować na temat tego, co myślimy, co z tego wynika, jakie to przynosi konsekwencje ze sobą, no to jednocześnie zobaczcie, przecież cała nasza sytuacja wyglądałaby inaczej. Bo jeśli szkoła ma być czymś realnym w świecie społecznym, w rzeczywistości, to musi być budulcem tej rzeczywistości. Jeśli szkoła jest oderwana od życia i właśnie nauczyciele boją się pewnych rzeczy, często w sposób zrozumiały, no bo różne są okoliczności, że tak powiem, polityczno-społeczne w różnych momentach naszych dziejów, no to uciekamy przed czymś, co jest kluczowym elementem edukacji. Nauczyć rozmawiać się o poglądach. Podać o poglądach się nie dyskutuje, albo o gustach. No błagam, to jest jedyna podstawowa rzecz, o której dyskutujemy. Ciągle dyskutujemy o gustach, o wartościach, o tym, co nam się podoba, co lubimy, a co nie. Nauczmy się racjonalnie do tego podchodzić. No i tak, tu jest właśnie rola szkoły. Dzięki. Powiedziałeś tutaj, że w momencie, kiedy rozmawiamy o tym, co dla nas jest ważne, no to się siłą rzeczy uruchamiają emocje. I rzeczywiście, no dlatego, że są dla nas, że to są rzeczy dla nas ważne. Ale to, o co chodzi, tak, to żeby nie zostać na poziomie tylko i wyłącznie emocji. Dla mnie też jest ważne to, co mówisz o tej próbie takiego empatycznego wejścia w cudze buty i zobaczenia dlaczego, o co temu człowiekowi tak naprawdę chodzi, kiedy broni tych wartości, które dla mnie są jakieś tam, powiedzmy, nawet od czapy, tak? Dzięki. Izo, co z twojej strony? To ja powiem tak, że ja powiem, jak ja pracuję z wartościami, z młodymi ludźmi i tego nauczyłam się na takim szkoleniu trenerskim, bo jestem trenerką też treningu zastępowania agresji. I w ogóle uważam, że to jest też naturalne i to jest super, że się różnimy, jeśli chodzi o wartości. I że to jest pole do tego, żebyśmy mogli o tym porozmawiać i że to, że mamy różne wartości, to w ogóle nie przeszkadza w tym, żebyśmy się lubili, szanowali, no i żeby po prostu nam było ze sobą dobrze w klasie, w szkole, w grupie społecznej. Znaczy w ogóle myślę, że bardzo ważne jest ustalenie, żeby w klasie, w grupie ustalić wartości, które są ważne dla danej grupy. Ja to robię w taki sposób, zresztą może jest tam w tym narzędziowniku wychowawcy klasy, wydaje mi się, że jest podpięty scenariusz, jak pracuję właśnie ustalając wartości, ale to jest bardzo proste. Przygotowujemy kilkanaście wartości różnych,
Dzieci wybierają sobie, uczniowie, uczennice wybierają sobie, które są dla nich 10 ważnych, potem 5, potem schodzimy i potem ustalamy poprzez rangowanie 5 czy więcej, jeśli chcemy, wartości ważnych dla klasy. I w momencie, kiedy następuje na przykład sytuacja konfliktu albo rozwiązujemy jakąś trudną sytuację, to sięgamy do tych wartości. Mówimy, dlaczego zachowaliśmy się w taki sposób i dlaczego to jest dla nas ważne. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, ja pracuję z dziećmi i z młodzieżą taką metodą dylematów moralnych. To jest też właśnie z treningu zastępowania agresji i właśnie dzisiaj miałam takie zajęcia z uczniami klas siódmych i ósmych i właśnie przerabialiśmy taki dylemat. I wiecie, i oni mi powiedziałam, wiecie, ja dzisiaj biorę udział w takim webinarium, będę nauczycieli zachęcała do tego, żeby pracować w taki sposób. Oni powiedzieli, wie pani, oni chyba tego nie zrozumieją, niech im pani taki krótki dylemat przeczyta. I on jest bardzo krótki, ja go przyniosłam, przeczytam ten, na którym dzisiaj pracowaliśmy. Dylemat to jest taka sytuacja, w której nie ma jednego dobrego rozwiązania i generalnie mamy się zastanowić, jak w takiej sytuacji można się zachować, jakie to niesie konsekwencje pozytywne i negatywne. Wojtek, Piotrek i Tomek chodzą razem do jednej klasy, dobrze się rozumieją i są dobrymi przyjaciółmi. Tomek zwierzył się Wojtkowi i Piotrkowi, że pokłócił się ze swoją koleżanką Kasią. Chcąc jej dokuczyć, stworzył plik zawierający obraźliwe określenia i wulgarne słowa dotyczące Kasi. Plik przesłał koleżankom i kolegom z klasy i ze szkoły przez telefon komórkowy oraz umieścił go w internecie. Wojtek i Piotrek uważają, że Tomek popełnił błąd i że może mieć kłopoty, dlatego namawiają go, by usunął plik z internetu. Tomek jednak nie chce usunąć pliku i twierdzi, że chłopcy przesadzają. No i potem jakby to jest taka sytuacja, my ją definiujemy, są postawione do niej pytania i jakby zastanawiamy się wspólnie, to znaczy uczniowie, uczennice się zastanawiają, ja się nie zastanawiam, bo ja się w to nie włączam. Ja jakby moderuję tą dyskusję, wprowadzam i tutaj jakby nie ma żadnego nacisku z mojej strony, do jakich oni wniosków dochodzą. I wiecie, uwielbiam pracować z nimi tymi dylematami i oni też lubią pracować, ponieważ naprawdę poznają różne punkty widzenia, a ostatecznie, ostatni punkt, w oparciu o który się omawia ten dylemat, to jest pytanie, o jakich wartościach była mowa w tym dylemacie. I oni dochodzą do tych wartości i jakby naprawdę rekomenduję wam taką pracę, ponieważ to jest taka praca, te dylematy część mam skądś, a część sobie tworzę wspólnie i one wychodzą jakby naprzeciw tego, co się dzieje w szkole, co się dzieje w grupie, co się dzieje w klasie. Mhm. Bardzo mi się podobała ta historyjka, no bo po prostu była z życia, tak? A spotkałam się z tą metodą, ale z takim w przypadku takich historii dość abstrakcyjnych, tak, jakiś baśni. Tak też zresztą można, ale tutaj jest właśnie szansa, że się odpalą emocje, bo tak naprawdę to się naprawdę mogło zdarzyć w tej konkretnej klasie. Ja też wam przeczytam, co napisała Agnes, że tak, debata o wartościach, także o przekonaniach, od których czasami łatwiej zacząć i obserwacja tego, co zadzieje się w grupie. Kiedy pojawia się w oczach ten moment aha i odnalezienie się po drugiej stronie barykady. Rozumiem, że to jest takie właśnie karmiące też dla nauczyciela, kiedy widzi, że uczeń coś nowego tutaj zrozumiał, bo przecież my cały czas mówimy o uczeniu rzeczy naprawdę istotnych, kluczowych, życiowych, tak? Dzięki wam wielkie. Tutaj znowu w naszych materiałach proponuje nasz autor, żeby pytać zamiast pouczać. I żeby w każdej sytuacji właśnie takiej codziennej zwracać uwagę na wartości, którymi się kierują uczniowie, zarówno w takich sytuacjach w miarę pokojowych, można powiedzieć, kiedy uczeń chociażby opowiada o czymś z ekscytacją, żeby niejako nakierować jego uwagę, taki strumień jego uwagi na to, że aha, no to jest dla ciebie ważne, a dlaczego to jest ważne? Czy to jest ważniejsze niż coś innego, tak? Czy może mniej ważne, ale także właśnie w sytuacjach trudnych, w sytuacjach konfliktu. To jest trochę to, o czym ty mówiłaś, Izo, tak? W momencie, kiedy ustalimy sobie te wartości, które są dla nas wszystkich ważne, bardzo często chociażby właśnie to są relacje z rówieśnikami, tak? To jest to, żebyśmy tworzyli grupę, żebyśmy się wzajemnie wspierali. To można się do tych wartości też odwołać, tak? Czy relacje z rówieśnikami są dla ciebie ważne?
Czy ważniejsze w tej sytuacji jest postawienie na swoim, czy znalezienie rozwiązania? Przecież my tak naprawdę jako dorośli też stajemy przed takimi sytuacjami. Kiedy się mamy tego nauczyć, jeżeli nie w takich relacjach szkolnych? No i na koniec zostawiłam sobie taki trudny temat dotyczący, tak jakby tamte były łatwe oczywiście, dotyczący dyskryminacji i wykluczenia w klasie. Tutaj też czasami mamy taką tendencję do tego, żeby zamykać oczy i udawać, że nas to nie dotyczy. I chcę Was na koniec właśnie tej naszej rozmowy zapytać, jak widzicie możliwości zapobiegania właśnie dyskryminacji w klasie, różnego typu dyskryminacji w różnym kluczu ISO. Czy tak jak myślę sobie o tym, jak zastanawiałam się, co powiem, odpowiadając na to pytanie, to chyba zacznę od tego, że ja mam z tym łatwo, dlatego że ja od dziecka byłam ciekawa różnych ludzi, różnych kultur i szukałam informacji o tym i o nich i szukałam kontaktu z nimi. I chyba to się też tak skończyło, dlatego to się tak skończyło, że ja mam w swoim otoczeniu bardzo dużo ludzi, którzy wyznają różne religie, którzy mają różny światopogląd, różny kolor skóry, różną orientację seksualną. I mówię to dlatego, że wydaje mi się, że kluczowe jest to, żebyśmy dawali własny przykład. Ja nie cierpię takich frazesów, ale nie umiem tego nazwać inaczej, czyli po prostu modelujmy, pokazujmy, jak my się zachowujemy w sytuacjach, kiedy spotykamy kogoś, kto jest inny, kogoś, kto inaczej się zachowuje, kto jest innego, ma inny stan zdrowia, nie wiem, czy tak można powiedzieć po polsku, niż my, kto jest kimś, kto ma jakąś niepełnosprawność, kto jest kimś, kto pochodzi z innego kręgu kulturowego. Zadałam sobie też pytanie, dlaczego wydaje mi się jednak wielu ludzi w naszym kraju ma problem z kimś, kto jest w jakiś sposób inny niż taki statystyczny Polak, powiedziałabym. Nie wiem, czy ktoś taki istnieje, ale tak jakoś chciałam to uprościć. Wydaje mi się, że tak jak przyjrzałam się moim doświadczeniom z moimi jakimiś z osobami, z którymi się stykam, z uczennicami, uczniami, z koleżankami i kolegami z pracy na przykład, to zobaczyłam, że często u podstaw takiego lęku leży, znaczy u podstaw takiego traktowania leży lęk, leży brak wiedzy i wyznawanie pewnych stereotypów. I na poziomie takiej jakby organizacji, to co my możemy zrobić, to możemy pokazać, znaczy możemy jak najbardziej zbliżyć uczniów do tego, do tej tematyki różnorodności. Ja miałam wielkie szczęście, że w Centrum Edukacji Obywatelskiej trafiłam na obecnego prezesa Jędrzeja Witkowskiego, który zajmował się i bardzo bliskie mu były tematy związane z edukacją globalną i tam po raz pierwszy trafiłam na programy Edukacja Globalna, W Świat z Klasą, Rozmawiajmy o Uchodźcach i to są takie programy, które z jednej strony pokazują różnorodność, z drugiej strony też uczą takiego przekonania, czy gdybyś mówił o człowieku, który mieszka w Kenii, czy gdybyś mówił o człowieku, który mieszka w Izraelu, to i on stałby koło ciebie, to używałbyś takich samych słów. Czyli tutaj znowu wchodzę już w coś, co ja nazywam tym, że język buduje jednak rzeczywistość. Czyli jeśli patrzcie, jak dużo w naszym języku jest takich określeń i takich, które bardzo dyskryminują ludzi. Na przykład rozmawiałam ze znajomymi 2 tygodnie temu i powiedziała do mnie jedna z koleżanek, nie bądź Żydem. Co oznaczało, nie bądź chytra chyba, tak to myślałam. Ale to wiecie, to są takie rzeczy, które
są tak głęboko w naszym języku, mnie się wydaje, że w ogóle się nad tym nie zastanawiamy. Ja zawsze mówię, jak też prowadzę jakieś rozmowy czy szkolenia dotyczące pracy z uczniami z niepełnosprawnością, czy to jest jakby to samo, kiedy powiemy uczeń niepełnosprawny, uczeń dyslektyczny, czy jak powiemy uczeń z niepełnosprawnością, bo dla mnie jednak to nie jest to samo. Ale dla mnie jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że po to budujemy zespół w klasie i po to w tym zespole każdy ma prawo być różny, mieć różne poglądy, możemy się różnić wartościami, możemy być, tak jak mówię, możemy wyznawać różne religie, możemy być ateistą, jakby w ogóle się możemy różnić w bardzo wielu sytuacjach. I po to budujemy ten zespół i po to jakby stwarzamy taką sytuację, żeby momenty, w których się pojawiają te dyskryminacyjne zachowania, jakby żeby tych momentów było jak najmniej, żeby ich eliminować. I myślę sobie, że też bardzo mi się sprawdza, to zapomniałam o tym powiedzieć, kiedy mówiłam o tej edukacji globalnej, czy w ogóle o tych zajęciach takich antydyskryminacyjnych, to storytelling, czyli to, kiedy pokazujemy perspektywę osoby, o której mówimy, jej historią. Ja uwielbiam czytać różne reportaże, ponieważ to jest przeniesienie jakichś właśnie okoliczności, wojen, kręgów kulturowych, religii na konkretnego człowieka. I ten storytelling mi się też bardzo sprawdza w pracy takiej właśnie dotyczącej ograniczenia tych zachowań antydyskryminacyjnych. I powiem wam jeszcze jedno. Ja na przykład, jeśli pracuję z tekstami na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, to są zajęcia dla uczniów z dysleksją, to na przykład pracuję na tekstach bajek z różnych kręgów kulturowych. Ostatnio pracowałam na żydowskiej bajce o psie i kocie. Przecież można na tym pracować. Można pracować na... byle te teksty spełniały takie warunki, jakie ja chciałabym, żeby spełniały, czyli żeby dzieci mogły czytać je swobodnie, które mają problem z czytaniem. Znaczy generalnie problem dla mnie to jest, jeszcze podsumowując to, bo chyba się trochę już za dużo mówię, modelowanie, własny przykład, budowanie zespołu i stwarzanie młodym ludziom możliwości, w której oni mogą zetknąć się z osobami, które są po prostu inne, inaczej myślą, inaczej wyglądają, inaczej czują niż oni. Dziękuję. Dzięki. Na naszym kanale YouTube można znaleźć przecież takie krótkie historyjki właśnie przygotowane przez dział edukacji globalnej i ekologicznej na temat osób o różnym pochodzeniu, które opowiadają swoje historie. To też można do takich storytellingowych oddziaływań, tak, globalnych wykorzystać. Tutaj mamy pytanie, panie Patryku, proszę chwilę poczekać, bardzo, bardzo chętnie się zajmiemy tym pytaniem, tylko jeszcze zapytam o taką ogólną refleksję Pawła Lęckiego. To znaczy moim zdaniem w ogóle ten problem dyskryminacji jest w tej chwili wyjątkowo istotny. Nie jest żadną tajemnicą, że nastroje społeczne są takie, jakie są i ta dyskryminacja, która gdzieś tam na różnych płaszczyznach, czy to rasowa, czy to dotycząca orientacji seksualnej, były zawsze. Polacy generalnie, nie można się oszukiwać, że byli jakoś bardzo otwartym narodem, ale było to trochę przyciszone. W tej chwili rzeczywiście nauczyciele też się boją, ponieważ wszelkie programy antydyskryminacyjne w szkołach są bardzo często gdzieś albo usuwane, albo jest to niemile widziane, bo to od razu jest podejrzane, czego oni tam uczą, pewnie demoralizują. No i w tym momencie szkoła, która była taką ostoją, powinna być ostoją dla młodych ludzi, którzy są właśnie na przykład nienormatywni w jakikolwiek sposób, staje się przestrzenią coraz bardziej jakby niepokojącą, coraz bardziej niebezpieczną. Ja mam szczęście pracować w szkole, w której no rzeczywiście gdzieś jakby uczniowie czują się dobrze i bezpiecznie i jest wiele takich szkół, ale już jakby są szkoły, gdzie jest trochę inaczej. Bo zapominamy jeszcze o jednej rzeczy, myśmy tutaj w ogóle mało o tym mówili, no bo to głównie skupiamy się na uczniach, ale klasa to jest zespół A uczniów i zespół B rodziców. I oczywiście ci rodzice na wielu, wielu płaszczyznach, w każdym z tych naszych elementów tutaj powinni się pojawić, bo jeśli jest konflikt, to bardzo czasami może ten konflikt też wynikać z sytuacji rodzicielskich. I nie mam tu na myśli jakby tylko i wyłącznie już najpoważniejszych problemów związanych z przemocą w rodzinie, które oczywiście są ważne, bo nie jesteśmy w stanie tu się zająć wszystkim. Natomiast mam na myśli tego, że wystarczy, że rodzice są skonfliktowani, to już się może skonfliktować uczeń z uczniem w klasie. Taki prosty przykład. Natomiast z tą dyskryminacją. Dzieci nie są rasistami, dzieci nie są homofobami,
homofobami, ponieważ same sobie tak wymyśliły. Najczęściej, bo rzeczywiście czasami jeszcze może dojść do tego wpływ środowiska zewnętrznego, to będzie coś, co się dzieje w domu. To znowu tak niedobrze brzmi, prawda? I takie tak oskarżająco, ale z drugiej strony, no nie można od tego uciekać. Szkoły generalnie boją się troszeczkę wciągać rodziców w ten proces edukacyjny, bo generalnie jak rodzice zaczną się wtrącać, to zawsze już jest jakiś problem. Ale prawda jest taka, że jeśli chcielibyśmy uczyć tego niedyskryminowania, to musielibyśmy wyobrazić sobie sytuacji, w której ten warsztat, te spotkania, te stawianie się w sytuacji innego człowieka musiałoby się też troszeczkę zadziać niejako w domu, w tym drugim zespole klasowym. Bo bez tego, nawet jeśli my zrobimy warsztaty, one wyjdą świetnie. Załóżmy. Część uczniów oczywiście pozostanie w swoich przekonaniach, że absolutnie dyskryminacja jest zła i nigdy nie wolno, ale to nie był nasz target w ogóle, tak? Takich warsztatów, takich spotkań, bo oni to wiedzą sami z siebie. Naszym targetem byli ci, którzy na przykład stosują taką dyskryminację właśnie wobec osób nie do końca pełnosprawnych, czy to umysłowo, czy to fizycznie, czy to właśnie rasowo, czy to z perspektywy religijnej, czy też orientacji seksualnej. Ale nawet jeśli ich trochę tam coś zasiejemy w tych umysłach, to oni później wrócą do domu i tam usłyszą bardzo różne dziwne rzeczy. Raczej prędzej ten dom będzie tym źródłem większej pewności niż my, jako obcy nauczyciele w szkole. I to jest nasz wielki problem społeczny, że bardzo trudno nam będzie, no ja jestem, tu, Trójmiasto jest powiedzmy takie bardziej no, znane z tego, że niby jest otwarte, a i też tutaj, żeby było jasne, zdarzały się przypadki właśnie poważnej dyskryminacji. To nie jest tylko problem, nie wiem, mniejszych miejscowości, ściany wschodniej. To jest taki też mit, który pozwala nam trochę żyć w bezpiecznej bańce, że u nas to na pewno nie, bo my jesteśmy z dużej miejsca. To tak jak mówiłaś o tej psychologii w Warszawie, prawda? Że tam powinno być już super. No też nie jest super, tak? Bo to jest problem nasz wspólny. Więc powinniśmy myśleć tutaj o tym, żeby czasami jednak te na przykład takie niedoceniane zebrania rodzicielskie, które są próżnym obowiązkiem, który wykonujemy i najczęściej jest taką pewnego rodzaju niechęcią, no często też jakby po obu stronach, żeby czasami może próbować jednak gdzieś tam, ja wiem, że to jest znowuż ryzyko konfliktu, ale powiedzieliśmy, że nie ma jakby sytuacji, w której jesteśmy w stanie ciągle tych konfliktów unikać. A może a nuż coś się jakby uda zrobić takiego, żeby właśnie te dwa zespoły klasowe trochę zaczęły lepiej funkcjonować, bo wtedy jest większa szansa, że w tym zespole klasowym tej dyskryminacji będzie po prostu mniej. Chociaż tak, zgadzam się z Tobą całkowicie, choć przyznaję, że sobie pomyślałam o tym, że nie wolno nam jednocześnie wpaść w rolę. Tak, nie. Prawda? My Wam teraz opowiemy, jak to powinno być. Nie, raczej chodzi o tą empatyczność, tak? O tę jakby próbę uczulenia, tak? To, co mówiliśmy, na te spojrzenie perspektywy drugiego człowieka, żeby zobaczyć, że tam też jest człowiek, on wygląda tak, jak wygląda, jest taki, jaki jest, natomiast on ma swój świat właśnie jakby człowieczy, ludzki i może warto jakby najpierw od tego zacząć, a dopiero później się zastanawiać, jaki on ma tam kolor, czy coś, tak? Coś takiego raczej, takie jakby uczenie, nie uczenie, podpowiadanie empatii, próba, bo to pewnie się najczęściej nie uda, ale z drugiej strony nie możemy za każdym razem rezygnować, zakładając, że nic nam się nie uda. Tak, to jest zdanie, które jak najbardziej do mnie trafia. Ale też cały czas sobie myślę o tym, że rozmawiamy tutaj o budowie zespołu klasowego, o procesie grupowym i Iza o tym wspomniała. I jest to bardzo mocno obecne chociażby w wykładach i książkach profesora Pyżalskiego. Jeżeli uda nam się naprawdę zbudować zgrany zespół, to jest mniejsza szansa, że poszczególne dzieciaki będą odrzucane. Ze względu na to, że to nie będzie ten właśnie, nie wiem, ciapaty, tak? Tylko to będzie John z mojej klasy, tak? Tak. Nasz John, czy nasza tam Nelly, czy ktokolwiek inny, niezależnie od tego, jaka jest ta różnica i ta różność. No dobrze, słuchajcie, ale spróbujmy się w takim razie skonfrontować z pytaniem pana Patryka. Jak radzić sobie z sytuacją, gdy jedna z osób w klasie ze względu na skrytość, nieśmiałość, zainteresowania, które nie są popularne, jest pomijana przez innych? Nikt się do niej nie zwraca, nie próbuje rozmawiać na przerwach. Co byście zrobili? W jakiej kolejności mamy się wypowiedzieć, Emilko?
To bo na to czekamy, bo zawsze nas tutaj tak, dzieli. Wywoływam was do odpowiedzi. Ach, ta szkolna sytuacja. Proszę bardzo, Iza, sam pierwsza zapytałaś. To mam teraz za swoje. Dobrze. W każdym razie, jeśli, znaczy myślę sobie, że to nie jest jakaś sytuacja, że to nie jest sytuacja jakaś jednostkowa. Znaczy ja bym przyjrzała się dwóm rzeczom, bo nie znam tej sytuacji bliżej. Po pierwsze przyjrzałabym się tej osobie, która z jakichś powodów jest poza klasą, bo jakby mogą być różne powody tego. Czasem jest tak, że ta osoba jest poza klasą, bo jakby trafiła do zespołu klasowego, który niekoniecznie dla niej jest zespołem, który jej odpowiada. I to jest wtedy taka osoba, która się izoluje jakby sama, bo no, z jakichś powodów w tym zespole nie jest jej dobrze. Czasem jest tak, że to zespół ją izoluje właśnie ze względu na to, no ze względu na coś, tak, na różne rzeczy. A czasem jest też tak, że to jest taka sytuacja i to jest dosyć chyba najczęstsza sytuacja, że jeśli podejmiemy tylko działania w kierunku klasy, to znaczy powiemy klasie spłyca, trzeba teraz od jutra lubimy Zosię, Zosia jest fajna, tak, jak będziecie lubić Zosię, wpiszę wam punkty na plus zachowania. A jednak może być taka sytuacja, że Zosia ma coś takiego w swoim zachowaniu prowokującego, to się nazywa w takiej mądrej nomenklaturze ofiara prowokująca, która po prostu jak tej jednej rzeczy nie zmieni, to obojętnie w jakim zespole się znajdzie, w każdym zespole będzie miała pod górę. Więc tu trzeba by się przyjrzeć tej sytuacji, bo jeśli Zosia właśnie ma coś takiego, to trzeba pracować i z zespołem, i z Zosią. Ja, znaczy w ogóle trzeba tej sytuacji się bliżej przyjrzeć, a jeśli to rzeczywiście dotyczy tylko zainteresowań, to pytanie, jakie one są, z jakiego powodu klasa jej nie akceptuje, bo troszkę ta sytuacja jest mi za mało znana, żebym mogła więcej na ten temat powiedzieć, ale przyjrzałabym się tym, zastanawiałam się, który to jest z tych trzech przypadków, bo w każdym przypadku jest trochę inne działanie. Mhm. Dzięki. Pawle, coś dopowiesz? Tak, znaczy ja się tutaj absolutnie zgadzam, bo paradoksalnie, aż się sam nad tym zastanowiłem, że mógłbym wskazać kilka przypadków, które sam znam, właśnie osób, które były gdzieś izolowane, ale nie powiem, że to była ich wina, bo to złe słowo, tak? Ale właśnie to, co tutaj Iza powiedziała, czyli ich pewna postawa powodowała, że one owszem, one czuły się źle z tym wszystkim i były w wyraźny sposób jakby pokrzywdzone w którymś momencie, ale w jakiś sposób do tego troszeczkę doprowadziły. To znaczy były nawet takie momenty, gdzie uczniowie próbowali bardzo mocno wciągnąć, bez niczyjej jakby reakcji, to znaczy sami z siebie, ale tyle razy jakby im się to nie udało, że w którymś momencie po prostu kompletnie odpuścili. Bo ileś razy zaproszony lub zaproszona nie przychodził, bo no właśnie, nieśmiałość czy tam coś. No to w którymś momencie stwierdzili, że ile razy oni mają robić coś, gdy ta osoba nie robi nic. Aczkolwiek to absolutnie nie twierdzę, że tak jest tutaj, tylko że takie sytuacje się zdarzają. Mnie też jakby zastanowiła jedna rzecz, którą tutaj pan Patryk napisał, bo oczywiście skrytość, nieśmiałość, no to są takie cechy, to co mówiliśmy, że my lubimy usuwać słabości z naszego życia, tak? To niekoniecznie, tak? I tutaj bym zwrócił uwagę na te zasoby, na pracę na zasobach, bo tutaj pan napisał zainteresowania, które nie są popularne. To mnie na przykład, co to znaczy, tak? Co to znaczy zainteresowania, które nie są popularne, a które są popularne? Co wszyscy tam kanały na YouTubie mają, no bo tak już trochę, znowu upraszczając sprawę. Może warto by było na przykład w tę stronę iść, tak? Zastanowić się nad tym, co ona rzeczywiście, ta dziewczynka, oprócz swojej skrytości i nieśmiałości, nad którą najprawdopodobniej w tej chwili niewiele da się poradzić, pewnie można pracować nad tym, tak? Ale to jest jakby proces, który będzie trwał, ale jakby można było spróbować popracować na tych niepopularnych zainteresowaniach, bo to jest ciekawe sformułowanie, a może one są całkiem atrakcyjne, jakby się okazało i w którymś momencie ta osoba stałaby się potrzebna grupie, bo też jakby grupa potrzebuje jakby mieć to, co mówiliśmy tam wcześniej o tym, co Iza powiedziała o tych regułach, jakby co się w grupie dzieje, tak? Znaczy w grupie każdy jest po coś, tak? Tak już upraszczając, tak? Jeden trochę tam rozśmiesza, drugi jest ten smutny, więc wnosi ten swój smutek, drugi jest tam bardziej odważny, więc wnosi jakieś szalone pomysły, trzeci tam jeszcze coś, tak? I teraz jest pytanie, co ona mogłaby wnieść tej grupie i dlaczego, jak przekonać taką grupę, pokazać w zasadzie, że zobaczcie, wy coś tracicie. Coś po prostu wam umyka tak naprawdę przez to, że tej osoby z wami nie ma. To też jest jakiś sposób na próbę jakby pracowania w takiej sytuacji.
Ja jeszcze tylko dodam, że, bo to już sytuacja jest, mleko się jakby wylało, ale żeby takie sytuacje się nie zdarzały, to też dobrze bardzo działa to, że uczniowie pracują na różnych lekcjach, oczywiście nie tylko na godzinie wychowawczej, godzinie do dyspozycji wychowawcy, tak powinnam teraz powiedzieć, żeby to było zgodne z nomenklaturą, w grupach, w parach, że te pary i grupy są różne, że oni się naturalnie uczą, że nie pracują tylko z ludźmi, z którymi się lubią i mają podobne zainteresowania, czy podobnie myślą, ale pracują z różnymi ludźmi. Bo teraz zobaczcie, czego my im w ten sposób uczymy. Oni pójdą pracować do różnych firm, korporacji, zakładów pracy i oni tam nie będą pracować tylko z tymi, z którymi lubią. Oni będą pracować z tymi, z którymi po prostu będą czasami musieli, tak? Więc jeśli my ich też tego nie nauczymy, to, no to też będzie potem im trochę trudniej, więc to jakby zapobiega, a w tej sytuacji to też absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział Paweł. Mhm. Tutaj pani Anna napisała, że warto zorganizować pogadankę o zainteresowaniach, to trochę w duchu tego, o czym mówił Paweł, tak? Przepraszam, może okazać się, że zainteresowania tej dziewczynki są również ciekawe dla innych. To jest też, myślę, ciekawa propozycja, chociaż ja bym pewnie szła w taką stronę może nie pogadanki, ale w ogóle prezentacji talentów. W drugiej części materiału wychowanie, w ramach programu Wychowanie to Podstawa mamy właśnie taki pomysł na projekt jak Targ Talentów i właśnie poszczególni uczniowie pokazują swoje talenty, wszyscy, tak, czy tam ci, którzy się zgłoszą, ale wtedy warto by było tę twoją przysłowiową, Zosię, chociażby do tego właśnie konkurs talentów ktoś tutaj napisał, ale konkurs to już jest jakaś rywalizacja, chodzi bardziej o samą prezentację, o to właśnie, żeby zobaczyć, że hello, mamy różne ciekawe zainteresowania i ta Zosia też, ten Zosię bym w tym wypadku chyba zachęcała do tego, że a może jednak się podzielisz, a może to jest jednak ten moment, chociaż oczywiście też trzeba być tutaj jakoś delikatnym. O, pani Justyna pisze, że ja robię dzień pasji, to myślę, że też bardzo fajny pomysł. Ktoś pisze, pani Agnes, warto może podjąć też temat ekstrawertyzmu, introwertyzmu i ambiwertyzmu. Mhm. O tym, jak pozwolić wszystkim wybrzmieć w grupie. No właśnie, także żeby nie próbować na pewno na siłę tych biednych introwertyków otwierać, bo to jest naprawdę bolesne, mówię to jako urodzona introwertyczka. Emilko, a mogę jeszcze odnieść się do jednego wpisu na czacie? Oczywiście, jak najbardziej. Bo taki to był wpis jakiś czas temu, pani Agnes napisała o pracy z błędem. Jak ważna jest praca z błędem i jak ważne jest w ogóle akceptowanie popełnianie błędów. Bo to jest taki mój obszar do rozwoju nieustający. Ja trafiłam kiedyś na YouTubie na wykład Aleksandra Pawlickiego, zresztą prywatnie męża mojej koleżanki, też trenerki dawnej CEO, a teraz pracującej w Szkole dla Edukacji w Warszawie, na temat tego, jak my nauczyciele dajemy uczniom szansę do pracy z błędem. I ja myślałam, że daję i że w ogóle jestem taka super, a jak go wysłuchałam, to stwierdziłam, że sporo jeszcze pracy przede mną. Bo jakby to jest, powiem o takich dwóch rzeczach. Dokąd my nie damy uczniom, znaczy nie stworzymy uczniom w klasie takiej atmosfery, że błąd to jest super sprawa, tak jak Adler powiedział, błąd to jest znakomita okazja, żeby się czegoś nauczyć, bo przecież uczymy się na błędach, nawet przysłowie o tym mówią. A druga sprawa, że ja jako dorosła osoba przecież się też mylę, potykam, nie wiem wszystkiego, jakby pokazać się, że ja też mogę popełniać błędy, to uczniowie z tymi błędami się w klasie nie będą odkrywać. I jeszcze jakby druga rzecz, trochę z tym związana, może nie bardzo, ale tak próbuję to powiązać chyba na siłę trochę, to jest to, czy my chcemy w klasie kultury współpracy, czy kultury rywalizacji. Czy my chcemy trochę iść w kierunku takiej korporacyjności, czy my bardziej chcemy jednak nauczyć młodych ludzi ze sobą współpracować i pokazać, jakie korzyści mogą z tego wynikać. I jeszcze pytanie, czy rzeczywiście nam zależy jako wychowawcom na to, żeby zbudować zespół, tak naprawdę. Bo jeśli zbudujemy zespół, to on będzie trochę samosterowny i on nie będzie godził się na wszystko, co my im zaproponujemy i będzie miał swoje zdanie. Więc nie wiem, czy to też wszystkim dorosłym pracującym w polskiej edukacji pasuje. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, co powiedziałaś.
bo kiedy ja pierwszy raz usłyszałam to zdanie, to byłam wstrząśnięta, ale jak to? Ale jak to? Przecież nam wszystkim zależy na tym, żeby stworzyć zgraną klasę, a potem sobie powiedziałam, uświadomiłam, że właśnie, hola, ja może mam takie przekonanie, a jakbym sama w siebie popatrzyła, to też bym musiała się zmierzyć z tym, że jednak za tym, za takim zgraniem zespołu idą pewne konsekwencje, które paradoksalnie trochę mi niby ułatwiają pracę, ale też utrudniają mi pracę. I być może ja jako wychowawczyni tak naprawdę blokuję pewne procesy integracyjne i uzależniam swoich uczniów od siebie. Ale to już są bardzo takie właśnie poważne myślę kwestie. Słuchajcie, mamy pytanie z czatu o klasę licealną, ale co tam? Myślę, że to się jak najbardziej może zdarzyć w klasach szkoły podstawowej, ze względu na to, co tutaj czytam. Podział w klasie licealnej po szkole podstawowej, dziewczyny kontra chłopacy. Brak współpracy, rozmowy mało dają. Dziewczyny zaangażowane w życie klasy, ale niestety brak zainteresowania ze strony chłopaków. Jak pomóc im się zintegrować? Wszelkie próby podejmowane przeze mnie nie skutkowały. Chłopcy po prostu nie chcieli się angażować. Może mają Państwo jakieś pomysły? Pawle? To znaczy tutaj, tak jak już czytałem te pytania wcześniej, przyszedł trochę taki amerykański pomysł, który w Polsce też był praktykowany jakiś czas temu, kiedy my jeszcze wszyscy byliśmy w tej dawnej wersji szkoły podstawowej. On zabrzmi oczywiście tak banalnie prosto, ale ja w ogóle jestem fanem prostych rozwiązań, bo czasami one przynoszą więcej efektu niż bardzo skomplikowane metody, chociaż te też pewnie są super. Bo często jest tak, że jak oglądamy amerykańskie filmy o młodzieży, to nauczyciel, bo to się najczęściej dzieje w przypadku przedmiotów ścisłych, jak jest jakiś projekt, ale też czasami widzimy, że na przykład uczniowie muszą dwie osoby napisać pracę. Bo tutaj pani pisze o tym, że oni jakby się podzielili na dwie wielkie grupy, czyli grupa chłopaków i grupa dziewczyn. Tak upraszczając, bo oczywiście no, mówimy o sytuacji w czacie. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której my ich tak naprawdę łączymy w pary. Czyli każemy, zrzucamy jakby ten projekt w taki sposób, żeby oni musieli być połączeni w pary jakby mieszane. Czyli jakby rozbijamy te dwie grupy, które stoją naprzeciwko siebie i konfrontujemy jakby dwie na dwie. Oczywiście jest spora szansa i to jest zawsze to ryzyko, że znowu zacznie się dziać tak samo, czyli chłopak nic nie będzie robił, a ta dziewczyna coś tam będzie robiła. Tylko że wtedy już stawiamy go w sytuacji takiej, w której to on jednostkowo jest odpowiedzialny za to, że on nic nie robi i zwala wszystko na tę dziewczynę. W momencie, kiedy oni zwalają na te dziewczyny, które się angażują jako grupa, to oni są siłą, bo oni się tam wspierają, prawda, solidarność męska, super. Ale kiedy on już będzie musiał tak naprawdę w którymś momencie świecić oczami za to, że on nie pomógł swojej koleżance w jakiejś części tam na przykład projektu, to wygląda to zupełnie inaczej. I to też właśnie uczy tej współpracy, że okej, my tutaj sobie olewaliśmy, ale teraz ja zostałem postawiony jako ten, który jest odpowiedzialny za nas dwoje, tak? W tej sytuacji, skoro taki podział płciowy jakby tutaj u pani zaistniał. Może to jest jakaś prosta metoda, ale może nie w każdej z tych par, ale nawet jeśli wśród tych par, załóżmy, że tych par stworzymy, no nie wiem, 5, 6, 7, 8. Jeśli w dwóch się coś zmieni, to znaczy, że zaczynamy rozbijać to, co się działo w tej jednej grupie. Już następuje pewien wyłom. A nuż za jakiś czas nastąpi wyłom kolejny i w którymś momencie oni zaczną ze sobą jakby po ludzku rozmawiać, tak? Pewnie, że nie wszyscy się zaangażują. To też jest jakiś mit, że wszyscy muszą być we wszystko zaangażowani. Tak nigdy nie będzie, bo tak nie jest w społeczeństwie. Szkoła jest odbiciem społeczeństwa, więc nie damy rady zaangażować wszystkich, ale może większość. I to już jest naprawdę duży sukces. Tak, czasami trzeba się cieszyć z trochę mniejszych sukcesów, a nie oczekiwać, że staną się cuda, że jeśli się zrobi coś, to już musi być efekt 100%. Wielkie dzięki. Izo, coś chcesz to powiedzieć? Znowu nie powiem nic nowego, zgadzam się z tym, co powiedział Paweł. Natomiast ja tutaj bym przyjrzała się tej sytuacji jeszcze z takiej jednej perspektywy, bo przypomina mi się taka jedna z moich klas mojej szkole, jedna z klas siódmych, gdzie jest taka sytuacja, o której trochę pisze pani Małgosia. Ja w tej klasie bardziej znam chłopców. I chłopcy mówią do mnie tak, proszę pani, my byśmy nawet zrobili coś, ale to dziewczyny wymyślają wszystkie rzeczy i one są dla nas, no nie mówią głupie, mówią inaczej. I opowiadają też o tym, że dziewczyny w tej klasie są postrzegane przez nauczycielki, nauczycieli jako lepsze, grzeczniejsze, mądrzejsze. Tak właśnie. Natomiast oni to są tacy, no
takie trochę czarne owce. I w związku z tym oni nie mają napędu, żeby się proponować. Oni mają bardzo fajne pomysły, które realizują sobie w grupie chłopców. I tam akurat jest taki problem. Więc tutaj dlatego o tym mówię, że może pytanie jest takie, znaczy pytanie jest takie, czy chłopcy coś proponowali, czy oni może mają jakiś pomysł na to, w jaki sposób mogą wziąć udział w życiu klasy. Wielkie dzięki. Tutaj też mamy podziękowanie za te podpowiedzi i będziemy powolutku już kończyć. Ja przeczytam jeszcze jedną odpowiedź z czatu, natomiast chciałabym, żebyście zastanowili się oboje w tej chwili, czy chcecie coś jeszcze powiedzieć na koniec, podsumowując całe to nasze spotkanie. Jakiś taki kawałek, z którym który pozostaje do powiedzenia. Natomiast przeczytam to, co napisała tutaj pani Katarzyna, bo mamy tutaj jeszcze jedną perspektywę dotyczącą pracy z błędem. Miałam kiedyś, przepraszam, z gimnazjalną młodzieżą rozmowę o przestrzeni na błędy, porażki. W skrócie, w trakcie rozmowy, gdy powiedziałam, że potrzebujemy błędów, że one są dla nas ważne, jedna z osób zapytała, a powie pani o tym naszym rodzicom? Więc znowu, to trochę o tym, o czym mówił Paweł, tak, że cały czas zastanawiamy się nad tym, jak budować tę synergię szkoły i domu w pewien sposób. Co na koniec? Izo. Może na koniec to, czego nie powiedziałam, a miałam powiedzieć. Ja wierzę w taką maksymę zacznij od siebie. I ona mi się sprawdza w wielu życiowych sytuacjach. I wierzę też, że w drugą kropla drąży skałę. Czyli myślę sobie, i to jakby trochę odniosę do tego kontekstu dyskryminacyjnego, pracy z konfliktami. Myślę sobie, że jeśli mnie uda się zrobić coś takiego, że w jakiejś jednej, drugiej czy trzeciej głowie wywołam dysonans poznawczy między tym, z czym dziecko przychodzi, oglądając telewizję, czytając to, co jest na Facebooku, oglądając różne rzeczy na YouTubie i słuchając opinii swoich rodziców, które być może są inne niż moje, skonfrontuje się z tym i powie, okej, ja wiem to, ale ktoś inny może mieć inne zdanie, to on będzie miał taki pewien w sobie niepokój i z tym niepokojem fajnie, że zostanie, bo taki niepokój potem może rodzić fajne rzeczy. I tak właśnie, zacznij od siebie, rób swoje, tyle ile możesz, na tyle, na ile możesz, popełniaj błędy, pracuj na zasobach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Pawle. Znaczy ja troszeczkę wrócę do początku, żeby taką klamrę zrobić i powiem jakby dwie rzeczy. Ja w ogóle jestem wielkim fanem błędów w edukacji, bo tu mi się jakby łączy te właśnie wychowywanie i uczenie. Na przedmiotach takich typowych, tak zwanych merytorycznych, polska szkoła ma obsesję błędu. Uczeń boi się odezwać, ponieważ boi się, że zrobi błąd, za ten błąd zostanie skarcony, co jest w ogóle jakimś absurdem, ponieważ tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy uczeń na lekcji mówi dobrze, czy mówi źle, bo i z tego uczymy się, tak? Jak dobrze powiedział, to uczymy się wszyscy, bo powiedział dobrze. Jak powiedział źle, to uczymy się z tego, jak zrobić, żeby już więcej źle nie mówić. Efekt jest dokładnie taki sam. Więc nie można ucznia karać w ten sposób, zwłaszcza na lekcji, która powinna być środowiskiem bezpiecznym, za popełnianie błędów. Tym bardziej, kiedy mówimy o tak zwanym wychowywaniu i uczeń czysto neurobiologicznie, jego mózg tak naprawdę jeszcze jest nierozwinięty. To, że uczeń robi miny, to nie znaczy, że on z nas drwi i ma za nic, tylko tak naprawdę jego mózg kieruje, tak naprawdę jego twarzą, on na tym dobrze nawet nie wie. My mamy często, polska szkoła ma taką niedużą wiedzę na ten temat i później z tego rodzą się konflikty, o których tutaj też mówiliśmy. A do czego to wszystko zmierza? Jeśli w szkole, my, w twojej relacji między sobą, nauczycielami, poszczególnymi szkołami, ale później z tym zespołem klasowym nie zbudujemy relacji opartej na zaufaniu, to tak naprawdę nic nie zbudujemy. My możemy być surowi, my możemy im kazać, oni się nawet do tego dostosują, bo taki jest model szkoły. Prawdziwe zaufanie powoduje, że ci młodzi ludzie i my, będąc w tej relacji, robimy w końcu coś, co chcemy, bo to ma cel, to ma sens, to jest po coś i to coś nam daje. To nas w jakiś sposób buduje. I wtedy to już nieważne, czy to będzie lekcja matematyki, czy to będzie ta tak zwana godzina wychowawcza. Każda relacja wtedy ucznia i nauczyciela będzie relacją wartościową. Tylko wtedy, kiedy jest oparta na zaufaniu. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
Ja bym chciała też jeszcze dodać od siebie, że tyle mamy przecież zasobów, tak? Spotykamy się tutaj, Państwo się z nami dzielą swoimi doświadczeniami, my próbujemy się podzielić z Państwem. Spróbujmy też właśnie te elementy współpracy, budowania grupy zastosować w naszych gronach nauczycielskich, właśnie małymi krokami, to o czym mówiła Iza, żeby zaczynać od siebie i żeby się nie bać popełniania błędów. Ile łatwiej byłoby nam pracować, gdybyśmy tworzyli taką atmosferę współpracy. W związku z tym, że pojawiają się pytania o zaświadczenia, oczywiście, będą do pobrania jak najbardziej jutro na stronie zaświadczenia.co.org.pl. Jeżeli Państwo się zalogują swoimi adresami mailowymi, które podaliście przy rejestracji, bez problemu powinniście móc te zaświadczenia pobrać. My też Państwu serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Mamy nadzieję, że wyciągają Państwo z niego coś. Dziękuję także moim prelegentom serdecznie, że zgodziliście się tutaj spotkać. I do zobaczenia w innych okolicznościach przy wspólnej pracy nad tym, żeby w tej naszej edukacji było lepiej. Do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.